Kochani, druga część. Myślałam, że sobie tylko przerzucę na siebie teraz, żebym mogła mówić i wszystko będzie ok. No ale wiecie, w 1969 roku polecieć na Księżyc było bardzo łatwo. Jeszcze zdjęć narobiliśmy. Natomiast, żeby przerzucić podczas kręcenia tego obrazu na mnie, no już się niestety nie dało. Wyłączył się filmik, więc robimy część drugą. Słuchajcie, ja powiedziałam, że wyglądam jak pobita. A dlatego, że wiecie, co się stało wczoraj z tymi pożarami Lahaina i tutaj na Maui. Ja to wszystko przeszłam i przeżyłam. Więc dzisiaj jestem zmęczona, wykończona i nawet długo mówić nie będę. Wolałabym Wam nawet pokazywać tylko te piękne obrazy. I to jest fakt. Ale taka jest rzeczywistość. To jest skorpion, który mówi, hej, pokaż się, kim naprawdę jesteś. Nie ukrywaj się, nie kombinuj. Po co? Po co? Tak jak pokazałam Wam ten swój resort. No, z ulicy widzą jedną rzecz, ale zupełnie inna rzeczywistość jest od strony wewnętrznej. I tak jest i w rodzinie, i w związku najbliższym, i w małżeństwie, jako związku. I w każdym biznesie, korporacji, czy w każdym nie. Nie można powiedzieć, że w każdym lub w żadnym. Różne się rzeczy dzieją, ale oczywiście, że wszyscy i wszystko stara się pokazać od strony najlepszej. Kto naprawdę chce pokazać zmęczenie, zmarszczki, czy to, że jest ledwo ciepły? Nikt tego nie chce pokazać. Więc, no przynajmniej nikt, w cudzysłowie, nikt nie przepada za tym, żeby być od tej strony prawdziwej, nieumalowanej, konkretnej, takiej, jak w tej chwili wygląda uchwycony, prawda? Przez kamery szczególnie. A więc, co chcę powiedzieć, słuchajcie? Ktoś, kto się wybiera na Maui, Hawaje, warto jedną rzecz zapamiętać, że ja na przykład uwielbiam zachody słońca. I to jest właśnie zachód. Ale to nie trzeba być w Lahaina, bo Lahaina to jest tak jak głowa, druga część nieomalże wyspy Maui. I jest cudnie, bo jest cudnie. Ale słuchajcie, problem polega na tym, że i lotnisko, i wiele innych rzeczy jest po stronie tej głównej. A Lahaina, jak to oni mówią, o Lahaina, to tak jakbym, jak ja tu pracowałam, dojeżdżałam codziennie do Kahului, a więc z Lahaina, ten cały piękny Honoapiliani Highway, ten cudną drogę, ja faktycznie cały czas przebywałam samochodem swoim. Ale to było najpiękniejsze, co było, więc ja się od tego nigdy nie wymigiwałam. Oni natomiast, Hawajczycy, uważają, że to już jest koniec świata, bo jest tak daleko. No jest pod tym względem, że jest tylko jedna droga, tak naprawdę przejezdna, bezpieczna, do Lahainy, na przykład od z lotniska, czy z Kihei i z powrotem. A więc jak pracowałam i był gdzieś wypadek po drodze i zamknęli wszystko, ja nie mogłam do pracy dojechać. Całymi godzinami była zamknięta. No i właśnie wczoraj to było też. Ktoś podpalił coś tam w Wailuku, słyszałam. I te pożary, słuchajcie, w tym piękno, gorąco pogodę, gdzie nie ma nawet deszczu, natychmiast, ale to natychmiast, wszystko się zaczęło palić. I szerzyć. Słuchajcie, widziałam 4 helikoptery, które przywoziły wodę, wiecie, to jest woda, bo widać, że się rozlewało z daleka. Zresztą była taka akcja, że coś niesamowitego, cała policja, cała straż pożarna, paramedics, czyli ambulanse, wszystko, słuchajcie, na światłach, na sygnałach. Chyba 17 godzin. I nie było to ugaszone, bo ja ciągle jechałam pożar z każdej strony. Więc jest jeszcze jedna droga. Ja tą drogą jechałam, ale tą drogą ludzie stracili życie, jadąc, turyści, i to w podróży poślubnej. I starałam się tę drogę zamknąć w końcu. Ja jak nią jechałam, to się tylko modliłam,
prosiłam Boga, żeby uratować się, jeśli nie jest osądzone. Tak jest niebezpieczne. Cały czas jedziesz na krawędzi przepaści. Więc policja zamknęła tę drogę wczoraj, żeby ludziom nie przyszło to do głowy, żeby tamtędy jechać. Już się ściemniało, no to już by była w ogóle tragedia. Spadaliby na prawo i na lewo przepaść. Więc teraz stoi się i nie ma wyjścia, gdzie nikt się nie denerwował, nikt nie trąbił, nikt nie próbował żadnych głupich manewrów. W Stanach Zjednoczonych ludzie są ogromnie zdyscyplinowani i rozumieją, że jak trzeba, to trzeba cierpliwie czekać. Czy to będzie w świecie Walta Disneya, w kolejce na różne te rajdy i zabawy, czy w takiej tragedii. Więc to jest fajne. Ale jeżeli ktoś wczoraj, bo wszystkie autobusy też stały, jeżeli ktoś wczoraj, słuchajcie, miał lot stamtąd, z Lahaina musiał dojechać do Kaholui, do portu lotniczego, no to nie dojechał. Po prostu nie było mocy. I ta właśnie ta droga, która byle co się stanie, od razu zamykają, wypadek i tak dalej, jest Wailea, która jest cudowna. Four Seasons. I są inne miejsca, więc pewno następnym razem ja bym tam raczej była, niż tutaj wracała do Lahaina po tym wczorajszym nieszczęśliwym przypadku z tymi pożarami. To jest jedna rzecz. Inna rzecz. Wiecie, starają się tutaj, no i faktycznie plastiku nie ma. Nie ma tory plastikowej. Idziesz do sklepu, wszystko w papierze. Kapitalna sprawa, bo tylko patrzeć, jak tutaj zaczną przepływać wieloryby, które uwielbiają, absolutnie kochają małych. Więc wtedy zatrzymują dziecki, wszystko, nic nie ma, bo nie można ich denerwować. Bardzo słusznie. Tutaj, gdzie ja jestem, są jeszcze słomki, takie do mieszania, wiecie, te takie, o, takie do mieszania kawy, które mam tutaj przy sobie. Jeszcze jest plastik, ale wiecie, gdzie nie zajdę do restauracji, tych fajniejszych, wszędzie są już słomki z papieru. No wygląda jak normalna słomka, takie trochę to dziwne, ale pytam dlaczego, no bo to jest papierowe. A więc duże nastawienie na to, żeby było zdrowo, żeby było organicznie. Nawet, słuchajcie, w pokoju mam śmietniczkę złożoną z dwóch części. Jedna to jest normalna taka, że wyrzuca się coś tam, a druga to są to recyclable, czyli czy to są butelki, czy to jest coś, co powinno być w tej drugiej części. Jest druga część. Więc to jest pierwszy raz, ja to tak naprawdę widzę. Do kogo to tak gdzieś w hotelach obchodzi, żeby było inaczej. No ten hotel akurat słyszę. Westin Maui Resort. I wiele innych tutaj zostało zakupionych przez Mariotta. To już tutaj się dosłyszałam. 143 miliony na tylko ten, na to miejsce, gdzie ja jestem, włożyli. Dlatego właśnie trwają te wszystkie roboty. Żeby upiększyć, żeby ulepszyć. Więc za rok o tej porze to będzie jeszcze inna bajka, będzie o wiele ładniej, pewno o wiele drożej, powiedziała, a i tak nie jest tanio, więc no jest sporo ludzi z kasą, że tak powiem, przyjeżdżają sami weselami, słuchajcie, no każdego gościa pokój kosztuje, cała ta uroczystość, więc jak mówię, ludzie mają pieniądze, słuchajcie. Przejazd w tę łodzie, tak jak tam widzicie, czy zobaczenie zachodu słońca, wszystko kosztuje. Więc to jest to, co chciałam powiedzieć. Czy jeszcze chciałam coś dodać? No właśnie tak jak powiedziałam, to jak coś postrzegamy z zewnątrz, a jak naprawdę wygląda to wewnątrz, więc my będziemy do tej prawdy starać się dochodzić, słuchajcie. To jest październik, kiedy zaczynamy. I ja to tak odczuwam bardzo głęboko. Zaczynamy postrzegać inaczej. Nawet te wiatry, które są tak niesamowicie silne, dlatego ten pożar szerzył się coraz bardziej i bardziej. I mówię do swojego syna, wiesz co, synku, to jest wind of change.
czyli tak jak Skorpion śpiewają, że nadchodzi wiatr, który prowadzi zmiany. I naprawdę to odczuwałam. I te, widzicie, ten ogień, to jest to właśnie stanowiska zapalne. To, co denerwuje, to, co przeszkadza, to, z czym człowiek się już nie może pogodzić. A jak jest ten wiatr, na przykład wiatr zmiany, ta inna energia, będzie prowadzić do tego, żeby ogniska zapalne się przerzucały. A więc tu widzimy, ktoś inny usłyszy, ktoś inny zobaczy, ktoś inny powie, ja też chcę zmiany, czy my chcemy zmiany. No wiecie, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje w tej chwili. Nie wiem, na ile to podają w dziennikach i w ogóle, ale wystąpiono już oficjalnie o to, żeby usunąć prezydenta Donalda Trumpa z jego stanowiska. Oczywiście to zajmie trochę czasu, chociaż oni starają się przyspieszyć, ale ktoś wreszcie mówi nie. Do tego, o czym opowiadałam, rodzina na Netflix, więc powiedziałam, że Republikanie za wszelką cenę będą się trzymać. Ja dalej jestem przekonana, że będą się bardzo trzymać. Ja mam nadzieję, że to nie skończy się jakimiś wystąpieniami, że prezydent użyje wojska czy policji przeciwko ludziom, cokolwiek się zacznie dziać. Ja mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Ale wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. I tak samo na całym świecie. On był tak pewny, że jemu się nic nie stanie, że jest ta jego władza taka solidna. I się okazuje, że niekoniecznie, bo demokraci i niektórzy republikanie już mają serdecznie dosyć tego, co on sobą reprezentuje, tego, jak on traktuje innych ludzi. Czy to kobiety, czy tych, którzy są otyli na przykład, potrafi zwrócić uwagę, czy ktoś nie tak robi coś, jak on by chciał. Więc wiecie, to są już takie czasy, właśnie ten październik, gdzie, tak jak mówiłam, to domino efekt, że może padać i tak jeden się przewróci klocek, to pociągnie ze sobą następne. Więc obserwuję od czasu do czasu, bo mnie akurat to interesuje, co się będzie dalej działo. Jakie następne ogniska zapalne, szczególnie po tym znaku wczoraj. Co się będzie dalej działo? W ogóle z tymi głosami, słuchajcie. Przejdę jeszcze na inny temat, taki trochę bardziej relaksujący. Mój syn wczoraj w samochodzie, bo przynajmniej to, co było dobre, to byliśmy oboje w tym samochodzie. A my, jak już zaczniemy rozmawiać, żartować, to się tak śmiejemy, słuchajcie, że samochód się trzęsie. I on do mnie mówi, wiesz co, mamo, ty chyba zostawisz te włosy tutaj na mały, bo przy tym wietrze tylko one fruwają w samochodzie i tak dalej. I mówi, ty chyba zostawisz. Wiesz co, to są ślady DNA. Gdziekolwiek, cokolwiek się wydarzy tutaj na tej wyspie, po twoim wyjeździe, to wszystkie drogi będą prowadzić do twoich włosów, bo one już są wszędzie. Aj, trzeba się pośmiać, żeby nie wiem było jak, ja jestem wycieńczona, zmęczona, ledwo ciepła, ale ciągle z niesamowitym poczuciem humoru. W końcu, słuchajcie, to są moje wakacje. To są moje wakacje. Się zastanawiam, co będę dzisiaj robić. Już nie chcę mi się za bardzo jeździć, a już na pewno nie poza Lahaina, bo tam się pewno te góry ciągle palą. Płoną góry, płoną lasy, jak w tej piosence. Ale chyba na ten moment będę kończyć. Będę kończyć, bo wiecie co, ten skorpion nam pokaże. No, 8 Wenus wejdzie do Skorpiona, potem 23 Słońce do Skorpiona, potem będzie nów Księżyca w Skorpionie, więc ten miesiąc to będzie prawda, tak jak ja bez makijażu, ledwo ciepła. I pokazałam Wam te dwie różne strony tego pięknego resort, to co widzą z zewnątrz, a to co tak naprawdę dzieje się tutaj na dole i co ja słyszę. I tak właśnie to będzie pokazywane coraz bardziej nam wszystkim. Ja kocham prawdę, więc ja nie mam nic przeciwko temu.
Nie ma jak to powiedzieć prawdę, przynajmniej nie trzeba pamiętać tych wszystkich kłamstw, które gromadzą się. Jedno kłamstwo powoduje tysiące innych kłamstw. Więc trzeba, wiecie, żeby kłamać, to naprawdę, czy oszukiwać, czy udawać, to trzeba mieć niesamowicie świetną pamięć. I na tę nutkę, i na to, żeby wam pokazać trochę więcej tego cuda tutaj, zakończę. Pozdrawiam. Siaka, siaka kochani, siaka, siaka, czyli nie przejmujcie się, trzymajcie się, mówmy prawdę i nie trzeba się o nic martwić. I aloha, czyli kocham was po hawajsku, mahalo, dziękuję i troszeczkę więcej z tego miejsca obrazku. Papa, ściskam.